Witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj będzie browar, który dość rzadko u mnie gości. A jest to browar z mojego regionu, także trochę shame on me. Nie niegodniśmy, nie godniśmy, Nie, godniśmy, nie, godni. nie godni. Postanowiłem więc a... Zdegustować jakieś piwo z tego browaru. Mowa jest oczywiście o browarze zakładowym z Poniatowej. Są to moje bliskie okolice, bo do Poniatowej mam tak około 25 km, ale jeszcze nie miałem okazji tam być w ogóle. Także w niedalekiej przyszłości może się wybiorę tam właśnie do browaru zakładowego. Zobaczymy, co przyniesie. Czas, a tymczasem, jakie mamy tutaj piwo? Mamy tutaj piwo, dobre połączenie numer dwa: Blackberry, Cheesecake, Pastry Stout. Więc jak najbardziej hmm, moje klimaty. Pastry Stout lubię, ale tak jak wiecie, pastry sauerki. Uważam, że są bez sensu. E, natomiast e, bardzo ciekawe dodatki. Jest to piwo z aromatami, także od razu Was tutaj ostrzegam. Jadosło! A mianowicie w składnikach mamy tutaj woda, słody jęczmienny, pszeniczny, laktoza, jagody i aromat sernika. Oczywiście chmiel i drożdże także są w tym piwie obecne. No i jakie mamy parametry? Ekstrakt 19, alkohol 7,5 i data ważności 12 listopada 2021. Butelka oczywiście 500 ml. Także nie przedłużam, otwieram to piwo. I zobaczymy, jak ono browarowi zakładowemu wyszło. Kapsel, oczywiście, firmowy browaru zakładowego. No, i przelewamy do szkła. Piwo ciemne, nieprzejrzyste. Piana mało obfita, taka lekko beżowa. Głównie drobna i grubo pęcherzykowa. Także wąchamy. No, muszę Wam powiedzieć, że jagody tutaj są fest, na drugim planie czekolada. E, troszeczkę, może rzeczywiście pojawia się taki minimalny aromat sernika, ale jest on taki dość mm, niewyraźny na zasadzie autosugestii. Trochę kawy w tle. I poza tym, szczerze mówiąc, nic tutaj więcej nie czuję. Jagody dominują, w każdym razie takie. Jagody w czekoladzie, bym powiedział. Także zapach nie najgorszy. Próbujemy, Wasze zdrowie. No, jest słodko, ale nie za słodko. Jest jagodowo. W dalszym ciągu na drugim planie wyczuwalna czekolada. Sporo kawy, ale takiej, bym powiedział, niepalonej bardziej takiej, może w typie cold brew. Gdzieś, gdzieś tutaj ją czuć. Paloność jest tu właściwie symboliczna. Praktycznie jej nie ma. Czy coś mi się tutaj kojarzy z cernikiem No nie bardzo. Nie bardzo, natomiast jagoda bardzo fajnie tutaj gra. Powiedziałbym, że w smaku taka jagoda w czekoladzie z dozą kawy. Piwo nie jest mm, słodkie, więc no takie... Średnio pastry, bym powiedział pastry tylko z nazwy bardziej. Natomiast nie jest też jakieś gorzkie, nie jest też jakieś palone także gdzieś głównie tak na pograniczu mmm, słodyczy i właśnie takiej wytrawności gdzieś tutaj balansuje. Także podsumowując. Pastry Stout, bardziej pastry z nazwy niż w rzeczywistości. Jagody są, sernika moim zdaniem brak zupełnie, nic mi się tutaj z sernikiem nie kojarzy, ale poza tym całkiem przyjemny stałcik z dodatkiem jagód. Także to by było na tyle ode mnie, jeżeli będziecie pili piwo, dobre połączenie numer dwa z browaru zakładowego. Komentujcie jak Wasze wrażenia. Natomiast ja się żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.